Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosta52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Nie trafiłam, dobra, to może nieważne. Tutaj mieliśmy gdzieś tabliczkę, prawda, że droga jest do... Gdzież to było? Nie wiem, tu gdzieś była jakaś tabliczka całkiem niedawno, którędy biec gdzie? Tylko ja nic nie widzę, chwilowo. O, tutaj jest taka droga, trochę bym powiedziała, niebezpieczna. Ale chyba tędy powinniśmy się kierować na klan Młota, wydaje mi się. No, musimy tak trochę dosyć ostrożnie się poruszać. Włochate bizony. Bizony nam nic złego nie zrobią. Czy ja dobrze idę? Nie wiem, ale tutaj jest bryła, a raczej żyła rudy. Więc skorzystajmy z niej. Nie przyuważyłam za bardzo, jak ja powinnam iść. Chyba tutaj do góry. Okej, mamy pierwszą jakąś tabliczkę. Klan Młota. Dobra, czyli idziemy dobrze. Ja sobie tylko odpalę tutaj możliwość sejwowania. I chciałabym te wilki ominąć. Z całego serca. Rozpruwacz. Chyba dobrze idę. Okej, mamy kolejne tabliczki. Klan Młota. Chyba trafiliśmy. Jezu, tamte znowu się kłócą. Moje świnki. Masakra wam powiem. Dajcie mi chwilę. Dobra, nie wiem, ale boję się, że nad nimi nie zapanuję. Mamy klan Młota. Ja kompletnie nie pamiętam, gdzie jest teleporter. Myśliwy Rowold. Witaj. Witam. Cześć. Mam nadzieję, że nie ściągnąłeś tu orków. I bez tego mamy dość problemów. Naprawdę nie potrzeba nam więcej orków. Macie problemy z orkami? Tak. Przejęli naszą kopalnię i piec do wytapiania. Straciliśmy wielu ludzi. Nawet Ingvar ledwo im się wymknął. Przeklęci orkowie. Kim jest Ingvar? Chyba żartujesz. Ingvar to najlepszy kowal świata. Gdy ktoś tu przychodzi, to chce kupić magiczną rudę lub zobaczyć się z Ingvarem. Częściej to drugie. Znajdziesz go w wiosce. Jakiej kopalni? Naszej kopalni. Jesteśmy klanem Młota. Od pokoleń wydobywamy tu magiczną rudę i wytapiamy z niej sztabki w wielkim piecu. Teraz jednak orkowie mają kopalnię i piec. Co to za piec? Jest tak stary jak świat. Nikt nie wie, kto go zbudował. Był tutaj zanim powstały klany. Stworzono go z czystej rudy i wbudowano w górę. Przepływa przez niego rozżarzona lawa. Tylko tutaj można wyrabiać sztabki czystej rudy. Jeśli szybko go nie odzyskamy, nie będziemy mogli produkować oręża z magicznej rudy. Sztabki czystej rudy? A pozostałe sztabki nie są czyste? W zwykłych sztabkach zawsze znajdują się domieszki żelaza i innych substancji. W czystej rudzie wyparowują podczas wytapiania. Broń wyrabiana z czystej magicznej rudy jest rzadka i bardzo cenna. Nawet my, członkowie klanu Młota, mamy jej bardzo niewiele. Tylko najwięksi wojownicy się nią posługują. Co robicie w sprawie orków? Reto się tym zajmuje. To nasz najlepszy wojownik. Nie wiem, co dokładnie planuje. Może potrzeba mu pomocy. Mhm. Nie chcemy tu awantur. Jasne? I to tyle, no dobra.
Kurczę. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. No to co, chyba możemy tutaj z ludźmi, wydaje mi się, porozmawiać. Tutaj możemy, z tego co pamiętam, dosyć dużo znaleźć, ale kojagody się przydadzą w przyszłości. Naprawdę myślisz, że... Zabójca orków. Jest mord i on będzie nam zaraz potrzebny. Jest też Reto. Chyba nie chcę. Kopalnia jest zamknięta. Jeśli chcesz zobaczyć wytapiaczy, będziesz musiał pójść do... Nic wielkiego się raczej nie... Ingvar jest przy kuźni. Szukam Xardasa. Mimo wszystko tak nie może być. Nigdy o nim nie słyszałem. Spytaj członków klanu Wilka. Oni więcej podróżują po tej krainie. No właśnie. Co się stało? Mamy problem z orkami. Nigdy bym się nie domyślił. Nie bądź zbyt prędki. Te świnie zajęły naszą kopalnię. Znalazłem jednak sposób, aby ich stamtąd wygnać. Potrzebujesz pomocy. Miło, że zgłaszasz się na ochotnika. Czemu nie weźmiesz kilku ludzi i nie oczyścisz kopalni? Co ja mam zrobić? Wraz ze swymi ludźmi zaatakujesz dolną część doliny. Drugie wejście do kopalni jest tutaj. Wraz z moimi ludźmi? Gdyby to było proste, sam bym to zrobił. Poszukaj kilku ludzi do pomocy. Sam nie masz szans. Skąd ich wezmę? Ja nie mam nikogo na podorędziu. Inaczej sam bym to już zrobił. Może pomogą ci inne klany. Spytaj ich. Czemu miałbym ci pomagać? Bo chciałbyś dostać jeden z naszych mieczy. Orkowie mają piec. A bez pieca nie ma mieczy. To naprawdę proste. Dobra, na razie może nie będę brała takich jakichś skomplikowanych zadań. Mamy Morta i to jest główna rzecz, którą chciałabym zrobić, że z nim pójdziemy. O, wreszcie się odpaliło to, że wytrzymałości nie mamy. Z tego co pamiętam, to tutaj jest mały quest gdzieś, jak się idzie na taką boczną stronę. Czy to było tutaj? Tak jest, taki dosyć ukryty chyba questik, z tego co mi się kojarzy. W ogóle chyba jest wieczór, bo jest naprawdę coś ciemno. Nie, jest 12:32, po prostu jest zamieć. Dziwne grzyby są do mikstur przemiany. Także nie wiem, czy mi się przydadzą. A tutaj jest zadanko. Co tu robisz? Do wioski idzie się w przeciwnym kierunku. A co ty tu robisz? Co tu robisz? Pełnie warte. Nudna robota. Za dużo czasu na myślenie. Co kombinujesz? Jesteś naprawdę ciekawski. Pewnie chcesz się dowiedzieć, co się tu dzieje, co? A? Mam dla ciebie propozycję. Skombinujesz porządną flaszkę gorzałki, to utniemy sobie małą pogawędkę. Co o tym myślisz? Oto twoja gorzałka. To jest to. Umieram tu z nudów. Co chcesz wiedzieć? Opowiedz mi o klanie Młota. Słyniemy z najlepszych kowali. Mamy najlepsze kopalnie, doskonały piec i oczywiście świetnych wytapiaczy rudy. Zawsze musieliśmy walczyć z orkami o kopalnie. Ale nigdy nie było tak źle jak teraz. Nieważne ilu zabijemy. W miejsce każdego zabitego przychodzi dwóch następnych. Jak tak dalej pójdzie, w końcu zdołają nas wykosić. Chyba macie poważny problem. Tak, to prawda. Nie chciałbym być na miejscu Tjalfa. Opowiedz mi o Tjalfie. To nasz szef. Świetny wojownik. Na jego barkach spoczywa odpowiedzialność za cały klan. Chyba martwi się bardziej, niż daje po sobie poznać. Opowiedz mi o wytapiaczach rudy. Są jedynymi, którzy potrafią przetworzyć magiczną rudę bez pozbawiania jej mocy. Ingvar jest ich przywódcą. To dobry człowiek, choć może nieco arogancki. Ale może sobie na to pozwolić. Jest najlepszym kowalem w kraju. Gdzie tu można coś kupić? Tu? Trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Czekaj, słyszałeś to? Nie. To mój żołądek. Umieram z głodu. Gdzieś w wiosce na pewno jest porządny kawał pieczeni, który odświeży moją pamięć. Mam inne sposoby na odświeżenie twojej pamięci. Nie szarżuj, chłopcze. To ty oczekujesz przysługi ode mnie. Z
załatw mi mięso, a powiem ci, gdzie możesz znaleźć różne rzeczy. Masz tu mięso. Pyszne. Za takie mięso dałbym się posiekać. No, to jak będzie? A, no tak. Odpowiem na jedno twoje pytanie. Co cię interesuje? Może orkowie? Zawsze wybierałam złoto. No to wiem, że kufer Tialfa jest, ale to jest ciężka skrzynia. Ruda, no to jest taka ukryta dolinka, a o orkach nie wiem nic. Orkowie? Są wszędzie. Nie tak dawno temu widziałem niewielki oddział stacjonujący pod mostem. Jeśli się pośpieszysz, możesz ich jeszcze dogonić. Orkowie z pod mostu, okej, czyli za każdym razem dostajemy jakieś randomowe zadanie. No, dobra. Szkoda, że ja nie pamiętam, gdzie w klanie Młota jest teleporter, bo to mi utrudni trochę życie. Z tego, co pamiętam, to na pewno gdzieś wyżej. Ależ się zamieć zrobiła. Masakra. Hej, ty! Nie jesteś stąd, prawda? Czego chcesz? Masz jakieś wieści od poszukiwaczy złóż? Powinni już dawno wrócić. Nie. Cholera. Mam nadzieję, że nie wdali się w bójkę z orkami. Powinienem był iść z nimi. Mam w tych sprawach doświadczenie. Dobra, wiesz co, bo... ja nie chcę teraz tutaj żadnych przyjaźni zawiązywać. Ja tylko szukam teleportu. Bo wyjątkowo tutaj zapomniałam, gdzie jest. Kojarzy mi się, że w którejś chacie. A nie mam przypadkiem właśnie tam u tego Tialfa? Dobra, trzeba się dobrze rozejrzeć, żeby nie pominąć. Bo czasami o to łatwo. Ja wyglądam trochę śmiesznie w tym pancerzu. Jest Steinar, Kowal i tu jest chyba ciężka skrzynia gdzieś? Nie, to nie tutaj. A wy nie macie teleportera? Nie. Bo ja się już pogubiłam trochę. Lepiej się nie wtrącaj. A tutaj nie ma przypadkiem? Chyba nie. Temu zabójcu orków to ja trochę chyba przeszkadzam. Jeśli on będzie tak cały czas, to nie... Tu jest ciężka skrzynia. No i się udało. Kusza owcy głów. No, no. Przy okazji jest osełka, więc możemy rapier chyba naostrzyć. Tak jest. Możemy go w takim razie założyć. Wiesz co, gościu, z tobą chyba też nie chcę rozmawiać. Nie wiem, czy faktycznie tutaj gdzieś nie ma teleportera u tego głównego typka na stole. No oczywiście, że jest. Tylko zapisik potrzebuję. O, dziękuję. I ja wychodzę. Tylko może byśmy się przespali do rana. Chociaż w teorii jest 13:52, po prostu jest ciemno jak w dupie, no bo... bo jesteśmy w Nordmarze i po prostu jest ciemno jak w dupie. Dobra, wypijmy trochę tej wody. To jest ten moment, kiedy będziemy z niej wreszcie korzystać, a nie, że mam jej tyle zmagazynowane. No i co? I wracamy do Morta. Porozmawiamy z nim i miejmy nadzieję, że zaprowadzi nas do klanu Wilka. Przynajmniej powinien. A ty kim jesteś? Zwykły zabójca orków. Wydawało mi się, że to jakiś specjalny NPC, bo nigdy go nie widziałam. Cześć, myśliwy? A Mord jest gdzie?
stanąć? Nie wiem. Tutaj chyba stoisz? Tak jest. Czego chcesz? Kiepski nastrój? Ach, siedzę tu. Nic się nie dzieje. Strzeżemy kopalni. To takie złe? Powinniśmy ją zdobyć, a nie jej strzec. Im dłużej czekamy, tym silniejsi są orkowie. Czemu więc nie ruszycie do szturmu? Spytaj Reto, to on tu rządzi. Nie wiem, na co czeka. Raczej nie będziemy mieć większych szans w tym starciu. A jakie to szanse? Marne, ale jeśli nic nie zrobimy, to i tak zginiemy. Jesteśmy klanem młota, ale bez kopalni. Bez kopalni jesteśmy niczym. Okej. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Aha, czaję. Dobra, Reto, pomogę ci. Pomogę ci. Dobrze. Wraz ze swymi ludźmi zajmiesz to miejsce od dołu. A ty? Poczekamy, aż będziesz gotowy. Potem weźmiemy ich w kleszcze. Wy od dołu, my od góry. Weź ze sobą Morta. Wskażę ci dolne wejście. Możesz na nim polegać. No, o to mi chodziło, dziękuję. Chodź ze mną. Mamy robotę. Co planujesz? Zbierzemy kilku ludzi i zaatakujemy kopalnię. Nareszcie! Najwyższy czas! Mogę robić za przewodnika, jeśli zechcesz. O, właśnie o to mi chodziło. To do klanu Wilka idziemy. Zaprowadź mnie do klanu Wilka. Trzymaj się za moimi plecami. Ja mam zawsze problem, żeby tam trafić sama, więc pójście z Mortem to będzie chyba dobry pomysł. Mam tylko nadzieję, że nie zginiemy na pierwszym lepszym przeciwniku. No, wiecie, samemu jest wygodniej biec, ale w grupie jest z jednej strony łatwiej. Tylko on już od razu w te szablo zęby mi wbiegnie. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. No, ten szabloząb to jest trochę... O, no właśnie tak. O nie, bo tam już są wilki. Dobra. Masakra. Żadna strata. Oczywiście pewnie on w nie wbiegnie centra. Jakbym kurde wiedziała, nie? Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Aha. Okej, będzie niezła zabawa dzisiaj, wiecie? Będzie bardzo fajna zabawa. Może jak przebiegniemy? O mój Boże! Okej, dobrze, fajnie się bawię. Mord, możesz biec szybciej. Nie czuję się komfortowo. O mój Boże, nie. Ty nic nie ro... O Boże, drogi. Przenajświętszy. Wczytujemy. Nie. Nie. Ja idę sama. Tylko, że... Wiecie... Albo nie, dobra. Najwyżej będziemy Morta przyzywać kodami. Pierdzielę to. Wiemy, gdzie biec, to biegniemy sami. Okej, Mort chciał iść dołem, więc podejrzewam, że my też powinniśmy iść dołem. Okej, nie jest dobrze.
Dobra. Zróbmy save'a. Najwyżej potem będę Morta szukać w przestworzach. A może on tam całe życie już będzie stał? Nie wiem, ja z nim nie będę szła, bo ja umieram i on umiera, a tak to po prostu przebiegniemy sobie bez większych problemów, wydaje mi się. Już nawet chyba widać klan. Tak, ja też już wiem, gdzie jestem, bo kojarzę miejscówkę. Tutaj jest troll, to musimy uważać. Tu jest chyba do klanu do klanu wilka, ale to źle pokazuje. Okej, żeby te wilki obejść. Okej, wpieprzyłam się w szablo zęba. Na szczęście mnie tylko zwyzywał. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Także jest o tyle dobrze. Mogłam biec od razu. Te bestie nie zostawią nas w spokoju. Dobra. Ja chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest Ksardupa i dostać się do niego. I... Okej, niedobrze. Spadam. Zatrzymaj się, Mora. Witam, panie. Dzień dobry. No, to także... Chcemy tylko znaleźć Ksardasa. Stój! Ani kroku dalej! Albo mój duży przyjaciel spuści ci lanie. Co tu robi Golem? To wsparcie dla naszego klanu. Zawarliśmy układ z magiem. Teraz, kiedy wszędzie pełno orków, trzeba być przygotowanym na wszystko. Mamy jeszcze jednego w wiosce. Układ z magiem? Co to za mag? Pewnego dnia po prostu się tu zjawił. Miał na sobie jakąś czarną szatę. Zauważyłeś jeszcze coś szczególnego? Tak, jego oczy. Był ślepy, ale zachowywał się jakby widział. Cieszę się, że już go tu nie ma. Że pozwolił nam zatrzymać te rzeczy. Ksardas był tutaj? Tak się nazywał? Możliwe. Trzymam się z daleka od magów. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Pogadaj z Grimmem. On z nim rozmawiał. Kim jest Grimm? To nasz szef. Znajdziesz go w jego chacie. To ten duży dom na samym szczycie. Co z orkami? Wszędzie ich pełno. Nawet myśliwi nie mogą samotnie wyruszać na łowy. To zbyt niebezpieczne. Wysyłamy tylko duże drużyny, osłaniane przez zabójców orków. Oczywiście mamy przez to dużo gorsze wyniki. Potrzebujecie pomocy? Jeśli masz jakieś skóry, w wiosce na pewno nimi nie pogardzą. Co jeszcze? Nie wiem. Bogir ostatnio dziwacznie się zachowuje. Nie chce z nikim gadać i zupełnie przestał polować. Kim jest Bogir? Jest naszym najlepszym i najbardziej doświadczonym myśliwym. Ale ostatnio całymi dniami przesiaduje przed swoją chatą. Może mógłbyś mu pomóc? Coś z tobą nie tak? Potrzebujesz pomocy? Ja? Nie. Wszystko w najlepszym porządku. Ale nie pogardziłbym porządnym łykiem gorzałki. Nie mogę tu nawet rozpalić ognia. Mój golem mógłby się stopić. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę, dobry, czysty alkohol. Dzięki. Tego mi było trzeba. Czemu mnie zatrzymujesz? Pilnuję, żeby żaden ork nie wszedł do obozu. Wyglądam ci na orka? Nie. Chciałem tylko zrobić na tobie wrażenie. Nie każdego dnia ma się u swego boku takiego dużego towarzysza. Mhm, widzę golema strażnika. No dobrze.
Można by było nazwać ten odcinek w ślad za Xardasem, bo tak trochę jest. Skaczemy tak trochę z kwiatka na kwiatek. I tak, jakie mamy kolejne informacje, jeżeli chodzi o zadanie główne? Grim, duży dom na samym szczycie. Dobra, tylko najpierw teleport był gdzie? W którejś z tych chat, tylko nie pamiętam niestety w której. Tu jest kolejna ciężka skrzynia. Miecz asasyna. No, to już jest fajna broń. To od razu zaostrzymy i możemy zmienić. No. Okej. Fajnie. Dobra, teleport. Gdzie był teleport? Nie tu gdzieś? Nie. Tutaj chyba też nie było. Hej, ty! Nie masz nic do roboty? Co się stało? Nie wyglądasz mi na kogoś szczególnie zajętego. I właśnie to się stało. O, widzę, gościu, masz do mnie pretensje, że sobie chodzę. Teleport, klan. Oswojony wilk, super, Hogar. Tu nie było. A nie tu przypadkiem? Oczywiście, że tak. Dobra, możemy spadać w takim razie na samą górę, do Grima. I dowiemy się chyba czegoś więcej. Wiecie, jakby ktoś z was się zastanawiał, jaki mam plan, to plan jest taki, że odwiedzimy Xardasa, on nam da kolejne zadanie i będziemy już potem robić miasta, myślę, w miarę po kolei. Witaj, wędrowcze. Jesteś myśliwym? Myśliwi z Faring często tu kiedyś bywali. Ale te czasy już się skończyły. Orkowie nikogo nie przepuszczają. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam Xardasa. Nie ma go już tutaj. Czego chciał tu w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Gdzie znajdę Xardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson, jeden z naszych myśliwych. Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. To wyżyna, na północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek myśliwski. Udaj się ścieżką w góry. Znajdziesz tam kamienny krąg. Jego chata jest niedaleko, na wyżynie. Dobrze, dziękuję. To w takim razie chyba... Dobra, pogadam z nim do końca. Opowiedz mi o wiosce. Jestem Grim, przywódca klanu Wilka. To moja wioska. Zostań tu, jeśli chcesz, ale nie sprawiaj żadnych problemów. Wilki są oswojone i stanowią własność wioski, więc nawet o tym nie myśl. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze. Orkowie sprawiają masę problemów. Łowcy nie mogą bezpiecznie dotrzeć na tereny polowań, ale przede wszystkim martwię się o Bogira. Jest naszym najlepszym myśliwym, ale ostatnio całymi dniami siedzi przed swoją chatą. Nikt nie wie, co go gryzie. Jak sobie radzicie z tymi problemami? Wysłałem na południe sporą ekipę łowiecką. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Potrzebujesz pomocy? Na razie wioska jest bezpieczna, ale orkowie okupują most na południu. To droga na przełęcz. Ktoś musi się tym zająć. Idź zapytać Hogara. Może on dotrzyma ci towarzystwa. Gdzie są łowcy? Polują na wilki. Idź ścieżką. Miń obóz drwali. Kiedy dojdziesz do spalonej chaty, skręć w lewo, do lasu. Gdzie znajdę Bogira? Jego chata znajduje się bezpośrednio nad wejściem do wioski. Dobra, no o klanie Młota może na razie nie będziemy mówić.
Czyli tak, mamy informację, gdzie jest Hanson. Udaje się ścieżką w góry. Wyżyna na północny wschód stąd. Na północny wschód stąd. Czyli podejrzewam, że od wyjścia. Masakra, powiem wam. Jest tego trochę tutaj wszystkiego do zrobienia. Samym w sobie Nordomarem będziemy się zajmować dużo później. Myślę, że po odnalezieniu wszystkich artefaktów. Ewentualnie gdzieś tam w czasie. Bo chciałabym to właśnie zrobić tak dosyć, wiecie... Według mnie kanonicznie, to znaczy... Inaczej po pierwsze niż zwykle. A po drugie, no może to być ciekawe. Na północny wschód stąd. Czyli tam tak jakby. Gościu, nie drzyj się. A mi się wydaje, że my musimy biec sobie tędy. Ja już niestety zapomniałam, jak się idzie tam. Chyba, że to się szło... z klanu Młota lepiej chyba. No. Tak. To mi się chyba nie wydaje akurat. Ja już zapomniałam, ale północny wschód... No tak, na to by wyszło. Niektóre problemy same się rozwiązują. Ja pamiętam, że kiedyś już znałam tą drogę na pamięć i wydaje mi się, że... Co to miało być, Jezus? Wydaje mi się, że chyba teraz też wiem, jak iść. Oczywiście, że wiem. To było tędy. Chyba. Co mnie atakuje? Albo nie, albo to nie było tędy? Nie, no było na 1000%. Tak, to było tędy, dobra. Tam jest cieniostwór. To mnie raczej nie kręci. Dobra, bokiem powinnam móc przebiec. I jesteśmy już praktycznie na miejscu, pod Hansonem. I ta chata była gdzieś... Tutaj, no właśnie. A tak szukałam bezpodstawnie, bez sensu. Witaj, Hanson. Przestań robić tyle hałasu. Wypłoszysz mi zwierzynę. Na co tu można zapolować? Na jelenie. Ta wyżyna to najlepsze miejsce do polowań na jelenie w całym Nordmarze. Możesz mi pomóc, jeśli chcesz. Ile jeleni mam zabić? Jeśli zdołasz, wszystkie. No spokojnie, gościu. Czemu tu mieszkasz? Jestem myśliwym z klanu Wilka. A nie mam ochoty ciągle wracać do wioski. Większość czasu spędzam tutaj. Kiedy już zgromadzę dość skór, zanoszę je do wioski. Handluję też z wędrownymi Nordmarczykami. Wędrowni Nordmarczycy? Kto jeszcze tu bywa? Raz na jakiś czas wpada tu jakiś myśliwy. Jednak przeważnie bywają tu zabójcy orków z klanu Ognia. Co tu robią zabójcy orków? Polują na orków. W okolicy, w jaskini, jest stary grobowiec. Często tam bywają. Opowiedz mi o tym grobowcu w jaskini. Pochowano tam jakiegoś bohatera z zamierzchłej przeszłości. Nie mam pojęcia, kto to taki. Jeśli chcesz wiedzieć więcej,
Zasięgnij języka u klanu ognia. No dobra. Gdzie jest ta jaskinia z grobowcem? Na wschód od mojej chaty, w dużej skalnej ścianie. Masz jakiś towar na sprzedaż? Zawsze mam to i ową. Może znajdę coś, co ci się przyda. Pokaż mi swoje towary. Orkowy rozpruwacz, bardzo ładna broń. W sumie moglibyśmy trochę pohandlować, wydaje mi się. Dobra, te bełty to zostawimy. Te dwie kusze też. Topór bojowy jeden. Mogę na pewno sprzedać. Wybieram się do klanu Wilka. Chcesz, żebym im coś zaniósł? Jasne, czemu nie? Proszę. Run, kwatermistrz, czeka na te skóry wilków lodowych. Okej. Szukam Xardasa. Ostatnią osobą, która szukała Xardasa, był pewien paladyn. Nie wyglądało to na przyjacielską wizytę. Przede wszystkim to była bardzo krótka wizyta. Dojdziesz tam ścieżką biegnącą pod moją chatą. Musisz udać się w góry. Jeśli masz kawałek surowego mięsa, szaroskóry zaprowadzi cię na miejsce. Szaroskóry to twój wilk? Nie należy do mnie. Przebywa tu z własnej woli. Ale tresowałeś go. Nie, jest moim przyjacielem i towarzyszem. Nigdy go do niczego nie zmuszam. Ale jest bardzo mądry i rozumie, co do niego mówię. Jednak lepiej daj mu kawałek surowego mięsa. Na pewno wiesz dlaczego. Okej. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj zdążymy ogarnąć Xardasa. Chociaż trochę się cykam tam iść z wilkiem. Chcesz kawałek mięsa? Może nie, nie o to mi chodziło. Chcesz... Proszę. Dobra, F5 zrobimy i chodź. Zabierz mnie do wieży Xardasa. Zadanie anulowane, idź z Mortem do klanu Wilka. Dobra, pies mnie to obchodzi. Chociaż za to są jakieś punkty w klanie. Nie, no nieważne, bez sensu. Trudno się mówi. Szaroskóry ma trochę dziwną trasę zawsze. Wiecie, pójście z Mortem to tam jest parę punktów, to nie jest jakiś kosmos. Dobra. Jezu. O, Matulu. Dwa szablozęby? To nie jest na moje nerwy. Mam nadzieję, że tam z szaroskóry sobie poradzi. Ajajaj. Dobra, rozjechał go. Trochę się bałam, że sobie nie poradzi. Z tego co pamiętam, to potem jest tutaj lepsza imba. F5, proszę. Tutaj będą chyba ci szamani. No. Ojeju. A że tutaj jeden z nich nie był szamanem przypadkiem? Zginę na goblinach zaraz. Ojej. Bezi, weź już proszę się przestań. Zdążę się napić? Zdążę.
Ojej, oj. Umrę zaraz. Albo i nie. Jak ty się trzymiesz? Dobrze się trzymiesz. Troszkę się bałam. Dobra, już nie będę zbierała wszystkiego kompletnie. A tu jeszcze nie będą golemy przypadkiem w drodze do Xardasa. Możliwe, że będą. Jest kolejny kotek. Dobra. O, wiedziałam, że tak będzie. Muszę się napić, bo zginę. Jak pewnie część z was już zdążyła zauważyć, nie używam ekwipunku jako cheata. I powiem wam, że to jest mój pierwszy raz, kiedy tego nie robię. To będę w 100% taka szczera. O Jezus. Myślałam, że zdążę. Słabo. O Boże. Golem to nie są przelewki. W tej części to jest przeciwnik jeszcze gorszy niż chyba wcześniej. Aha, do mnie od razu ciska. Dobra, super. Ale da się zdążyć, że tak powiem. No właśnie, da się. Nie wiem, czy lepiej krótkie? Krótkie lepiej, bezpieczniej. Dobra, serduszek nie umiem. Mi się wydaje, że tu będą aż trzy golemy. Chyba, że to jest tylko w quest packu i content modzie, bo pamiętam, że gdzieś to jest. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że jest tylko w dodatku. Zaraz się okaże zresztą. Dobra, bo szaroskóry zgubił punkt swój. Dobra, zróbmy zapis. Ależ ta wieża wygląda super. Tak, powiem wam, że tak chyba... Ojojoj. Jest jeszcze jeden lodowy. Zdążę, nie zdążę. Kurde no, prawie zdążyłam. No, dzisiaj będzie dłuższy film, będą zmagania ogromne. Dobra. Biegnę. Nie. Za szybko biegnę. Muszę podejść trochę chyba bliżej.
Nie wiem, typu tutaj. No kur... Ja pierdzielę, no. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to po prostu. O, dzisiejszy odcinek jest rzeczą, która moją cierpliwość, wydaje mi się, kończy. Spróbujemy od Winkla. Uff. A, ja powinnam nie żyć w teorii, tak? Tak, na to wychodzi. Ile mam? A! Ja powinnam według gry nie żyć. To już nie jest moja wina. Błąd gry, nie będę narzekać. Widzieliście, że się da pokonać? Da się. Więc to wystarczy. Uff, jesteśmy na miejscu. Chyba jesteśmy na miejscu. Wracaj. Dobra. To co, czeka nas jeszcze rozmowa z Xardasem? Ożywieńczy sługa. Otwieranie zamków, poproszę. Chociaż... bąbel czasowy. Chociaż z tego, co mi się wydaje, otwierania nie mogę za bardzo używać. Jest telekineza. Ja myślałam, że ten czar nie istnieje. O kurde. To będę miała ułatwione życie. Zanim pogadam z Xardasem, to go okradnę z kompletnie wszystkiego. Złamany. O nie, nie, nie. Nie rób mi tutaj takich rzeczy, złama się. Ale mam przynajmniej 3 wytrychy. Forma zwierzęca. I pulpit. I Inos przemówił do wiecznego wędrowca. Odłóż swój kostur. I w jego miejsce Inos dał mu berło. I wieczny wędrowiec został jego sługą. Okej. Okay. Kolejne punkty. O, ja już nie mam mikstur chyba leczniczych. Czy się coś popsuło? Nie, nie mam. Do Xardasa. Obrazisz się o to złoto, jak ci wezmę? Nie wiem. Ty chyba idziesz spać, nie? Tak. Tu jest napisane coś o alchemii. Tak, idziesz spać, bo jest późno. Ale to nic, to na spokojnie. Xardas, bo ja mam do wygarnięcia ci A, ty nie śpisz, tylko na krześle jesteś. Jesteś nareszcie. Xardas, przez cały czas mojej podróży mieszasz się do wojny. Czemu nie powiesz, o co chodzi? No dobrze. Od dawna pracuję nad realizacją pewnego planu. Od czasu, gdy byliśmy uwięzieni za tamtą barierą. Gdy przemówił do mnie Beliar, jakże wielkim sukcesem byłoby dla niego, gdybym stanął po jego stronie. Niegdyś najwspanialszy spośród magów ognia. Teraz sługa mrocznego boga. Udałem, że przyjmuję jego ofertę. Zesłaną mi przez Beliara wiedzę, wykorzystałem jednak przeciwko niemu. Przygotowałem wszystko dla ciebie. To jednak długa opowieść. Gdy już dowiesz się o wszystkim, zrozumiesz, czemu tak trudno było mi podjąć decyzję bez ciebie. O czym ty mówisz? Od wieków toczy się wojna bogów. Wkrótce jednak dobiegnie końca. Inos jest bardzo osłabiony, a Beliar potężniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mówisz o wyborze między Inosem a Beliarem. Wydaje mi się, że to jedyne możliwe opcje. A może istnieje jeszcze inna? Trzecia droga. Aby z niej skorzystać, musisz przynieść mi artefakty Adanosa. Cóż w nich takiego specjalnego? Jest ich 5. 5 boskich artefaktów. Ich właścicielami byli pradawni. Zginęli. Mam jednak pewność,
że artefakty wciąż istnieją. Każdy z nich daje swojemu właścicielowi wielką moc. Jednak wszystkie razem... Tak? Pomówimy o tym, gdy już je odnajdziesz. Mhm. Gdzie mam szukać tych artefaktów? Szukają ich już orkowie. Sprzymierzyłem się z nimi. Wszystko, co znajdą, jest dostarczane do Geldern i tam przechowywane. Tamtejsi szamani badają każdą magię. Dawno temu opracowali plan. Pomów z nimi i zdobądź wszystkie posiadane przez nich informacje. Możemy pogadać później. Aha, i to tyle. Dobrze, moi drodzy, no to mamy nowy plan. Xardas ma nowy plan. No i teraz wypadałoby się tym planem zająć. Dlatego, moi drodzy, to już będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym wrócimy z powrotem do Mertany i będziemy szukać 5 boskich artefaktów. Nie mamy chwilowo żadnych informacji, ponieważ zrobiłam tak totalnie specjalnie. W związku z tym byłabym za tym, żeby po prostu w monterze zacząć teraz robić cokolwiek. No bo teraz musimy się dowiedzieć troszeczkę innych rzeczy. I montera powinna być dobrym rozwiązaniem. Montera, następnie Okara. Ewentualnie troszeczkę inaczej pójść i iść tutaj na przykład do Trellis. Albo do Silden, albo do Geldern. To też nie byłoby głupie. Jeszcze się zastanowię, gdzie pójdziemy. Ale na pewno już wrócimy do krain centralnych. Bo na razie Nordmar zostawimy w spokoju. Jeszcze później wrócimy tutaj, bo jak zdobędziemy wszystkie artefakty, jeżeli ja chcę grać po stronie Adanosa, no to będziemy musieli te artefakty wykorzystać w Nordmarze. Więc to będzie sprawa na później. Także, moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!